Państwa bardzo serdecznie ostatnim odcinku paragrafu zbrodni, ostatniej historii, która wejdzie do pierwszego sezonu. Historię, którą chciałbym Państwu opowiedzieć, nazwałem Morderca z lasu. Tytuł dotyczy sprawy zabójstwa Krystyny N., mieszkanki Lublińca na Śląsku. Bliżej oczywiście z Lublińca jest do Częstochowy, aniżeli Katowic. Lubliniec jest również bardzo znany z jednostki wojskowej, która jest w tej miejscowości, jednostki komandosów, jednej z, co by tutaj dużo nie mówić, jednej z najlepszych jednostek specjalnych, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Jest to miejscowość niewielka według tych informacji, które można znaleźć w internecie. W Lublińcu mieszka niewiele ponad 22 tysiące osób. Jest to więc taka niewielka miejscowość, w której, jak to się mówi, wszyscy się bardzo dobrze znają, a informacje rozchodzą się po mieście błyskawicznie. W Lublińcu mieszkała pani Krystyna N. Nie pochodziła ona z Lublińca. Przyjechała ona, mówiąc krótko, do tej miejscowości za pracą. Od roku 1966 pani Krystyna pracowała w fabryce Lentex. Był to największy pracodawca w mieście. Ta firma zajmowała się produkcją różnego rodzaju tworzyw sztucznych, wykładzin. Ta firma oczywiście funkcjonuje do dzisiaj. Jest bardzo dużym zakładem, który eksportuje swoje towary na cały świat. Od marca 1974 pani Krystyna została pracownikiem ochrony. Pracowała w tak zwanej portierni, czyli w miejscu, w którym przychodzi się do pracy. Ta firma oczywiście do tej pory nadal działa, funkcjonuje, jest to ogromny zakład. Miałem podczas realizacji reportażu okazję zobaczyć, jak to wygląda, nie tylko jak gdyby z ziemi, ale także udało nam się polatać dronem, więc naprawdę jest to ogromny obiekt. Myślę, że w latach 60. czy 70. również tak było. A więc jest to niewielkie miasteczko z jedną wielką fabryką, w której pracowało połowa miasta. Taka była wtedy specyfika komunistycznej gospodarki, że w małych właśnie takich niewielkich ośrodkach miejskich stawiano jeden duży zakład, który w domyśle jak gdyby miał utrzymywać miasto. I tak było oczywiście w wypadku Lublińca. To jest miasto, w którym tak naprawdę wszystko działo się, kręciło się wokół fabryki oraz jednostki wojskowej, która już wtedy w latach 80. i w latach 90. była w mieście. Niestety od roku 1986 kobieta nie pracowała. Pani Krystyna niestety była osobą, która chorowała i to przewlekle. Bardzo dużo czasu spędzała w szpitalach i tutaj niestety to spowodowało, że od roku 1986 nie pracowała już w firmie. Była na zwolnieniu lekarskim, a następnie na rencie chorobowej, która stanowiła główne utrzymanie dla niej i dla jej rodziny. Natomiast życie pani Krystyny zmieniło się 3 lata wcześniej, czyli w roku 1983. Mając 36 lat, pani Krystyna urodziła swoją pierwszą i jedyną córkę. Niestety stan zdrowia nie pozwalał jej na to, żeby się mogła zająć niemowlakiem. Przebywała cały czas w szpitalu i z tego względu, że ojciec dziecka nie miał ślubu z nią, dziewczynka trafiła do domu dziecka na długie 6 lat. To jest oczywiście bardzo taka straszna informacja, taka straszna historia, ale niestety takie rzeczy się dzieją. Czasami te formalne względy, czyli takie jak ślub, naprawdę bardzo ułatwiają potem właśnie funkcjonowanie w sytuacjach, nazwijmy to, trudnych albo takich, nazwijmy to, losowych lub przypadkowych. Po 6 latach dopiero pani Krystyna na tyle była zdrowa i silna, że mogła funkcjonować samodzielnie, normalnie i wtedy dopiero córka trafiła jak gdyby do matki. Skąd to wiem? Wiem to od samej córki, z którą miałem okazję bardzo długo porozmawiać. W tej sprawie udało mi się z nią porozmawiać 2-krotnie. Podczas realizacji reportażu dla magazynu kryminalnego 997 udało mi się porozmawiać jak gdyby przez czyjś telefon.
pod domem, w którym mieszka córka pani Krystyny, udało mi się trafić kogoś z rodziny jej męża i on pozwolił jak gdyby pierwszy raz porozmawiać. Ten fragment możecie Państwo zobaczyć w reportażu, który również jest jak gdyby tutaj w tej playliście podcastu, lub wystarczy wpisać 997 wohal Krystyna N. z Lublińca. I tam była taka bardzo krótka, ale treściwa rozmowa, do której oczywiście sobie wrócimy. Natomiast już po tym pierwszym telefonie, kilkanaście dni później, córka odważyła się do mnie zadzwonić. Mieliśmy bardzo długą rozmowę, która trwała dokładnie 47 minut. Jest to bardzo taka trudna rozmowa. Ja oczywiście mam sporo takich trudnych rozmów na swoim, nazwijmy to kolokwialnie, liczniku, właśnie z rodzinami ofiar. Proszę mi wierzyć, ale naprawdę za każdym razem są to bardzo trudne rozmowy, naznaczone ogromnymi emocjami i naprawdę to jest ciężkie przeżycie nie tylko dla, nazwijmy to, bliskich zamordowanych osób, ale również dla mnie, ponieważ no muszę jak gdyby w pewnym sensie podchodzić do tego empatycznie, wczuwać się w te emocje, no i niestety, co by tutaj dużo nie mówić, również ten bagaż tych emocji w pewnym sensie spływa na mnie. Niestety tej rozmowy nie będę mógł i nie chcę z drugiej strony Państwu udostępnić. Jest to związane z tym, że no obiecałem jak gdyby tutaj córce pani Krystyny zachować pewne informacje tylko i wyłącznie dla siebie. Mam jednak zgodę córki na to, żeby w pewnym sensie opowiedzieć Wam o tym, co ona mi przekazała. Są to naprawdę bardzo istotne informacje, które no rysują pewne ważne relacje, które są naprawdę bardzo istotne w tej historii. O wszystkich oczywiście postaram się Państwu bardzo dokładnie opowiedzieć. Temat zabójstwa pani Krystyny pojawił się w naszym programie, czyli w magazynie kryminalnym 997 we wrześniu 2021 roku. Ale to nie była jedyna realizacja. Sąsiedzi wspominali mi w czasie rozmowy o tym, że do tej sprawy również odniósł się i opowiadał Bronisław Cieślak, czyli kultowy 07, który prowadził swego czasu telewizyjne biuro śledcze. Tym tematem zabójstwa pani Krystyny zajmowała się, mówiąc krótko, konkurencja 997. Oprócz pani Krystyny miała ona trójkę rodzeństwa, dwie siostry oraz brata. Brat w tej chwili już nie żyje. Z jedną z sióstr miałem okazję porozmawiać, ponieważ jest ona jak gdyby tutaj bardzo ważnym elementem tej historii, ponieważ po śmierci pani Krystyny zajęła się jej córką, którą wychowywała i sprawowała pieczę do 18 roku życia. Potem córka oczywiście się usamodzielniła, wróciła do mieszkania, które było jej matki i rozpoczęła swoje dorosłe życie. Na pewno było to bardzo trudne życie z tego względu, że straciła mamę w wieku 13 lat. Myślę jednak, że jest ona bardzo silną kobietą, która bardzo by chciała jednak dowiedzieć się, dlaczego zginęła jej mama. Wróćmy jednak tutaj do trzecim bohaterem, trzecią postacią tej tragedii jest na pewno Zbigniew R. Zbigniew R. jest ojcem córki pani Krystyny, mężczyzna, no według tego, co mówili sąsiedzi. A znał pan taką panią K***2, została zamordowana w lecie? O, kupę lat. 25. A niech pan powie mi, jak pan zapamiętał tą panią Krystynę? Jaka to była osoba, kobieta? Wie pan, jak ja ją pamiętam, no. Ale tak szło żyć z nią. Ona siedziała z takim facetem, który nie chciał robić. Ja go nawet do pracy chciałem brać, bo ja w herbach pracowałem jako cieśla stolarz. Już jestem na emeryturze. On nie chciał iść do roboty. Wtedy mówili, że wszyscy mogą pracować, a kto nie chciał, to nie chciał. Tak jak dzisiaj też. Ale co, pił? Czy ja wiem, pijanego to tak nie widziałem, bo jak nie pracował, to nie miał pieniędzy za bardzo. A ona, czy ona pracowała? Nie, tego panu nie powiem. Pracowała tutaj w takiej firmie, Lentex, jeżeli dobrze pamiętam. A Lentex jest do dziś. I ona tam jako w tej straży przemysłowej pracowała, jako ochrona. Wie pan, to ja tego nie przypominam sobie, żeby ona... Wiem, że często przychodziła i też jej nie było, nie? A tą córkę to chyba wychowywała nawet później. Ciotka. Siostra jej tam gdzieś,
Ciotka, no. Czy ciotka, czy siostra jej, no w każdym razie. Pan Zbigniew był bardzo specyficzną osobą. Tak też w czasie rozmowy opowiadała mi o nim jego córka. On w tej chwili już nie żyje. Zmarł w czerwcu 2017 roku. Niestety no, jego życie nie potoczyło się zbyt ciekawie, ponieważ ostatnie lata życia przebywał w Monarze, był objęty pomocą społeczną. No mówiąc krótko, tragiczne miał to życie pan Zbigniew. Utrzymanie domu było na głowie pani Krystyny. Jak wiemy, od roku 1986 ona już nie pracowała zawodowo, była na rencie. Jak nie trudno się domyśleć, takie świadczenie na pewno nie było zbyt wysokie. No na pewno mieli bardzo trudne życie. Nie było tutaj mowy o jakichś szaleństwach, o jakichś pieniądzach. Na pewno rodzina pani Krystyny, czyli pan Zbigniew i córka prowadzili bardzo skromne życie. Oczywiście pan Zbigniew starał się pomagać swojej żonie jakimiś pracami dorywczymi. Utrzymanie domu było jednak na głowie pani Krystyny, która robiła to z bardzo niewielkiej, skromnej renty i starała się wszelkimi sposobami również zarobić, dorobić pieniądze. Jednym z takich sposobów było zbieranie jagód oraz grzybów. Pani Krystyna te produkty następnie sprzedawała i z tych pieniędzy, które uzyskiwała, no jak gdyby wpadały one do domowego budżetu. Te jagody oczywiście rodzina pani Krystyny zbierała wspólnie, chodzili oni do okolicznych lasów i zbierali jagody oraz grzyby. Tak też było w roku 1996, w czerwcu, kiedy pojawiły się w okolicznych lasach pierwsze jagody. Pani Krystyna razem ze swoim konkubentem, panem Zbigniewem oraz córką poszła na jagody. Z reguły na zbieranie jagód jeździła rowerem. Zresztą na jednej z zajawek znalazłem takie bardzo symboliczne zdjęcie z numerem 1, no, które również jest jak gdyby okładką w tej historii. Zbierali oni te jagody. To się działo mniej więcej do godziny południowych, kiedy wrócili oni do swojego mieszkania, zjedli obiad. Następna informacja, która jest tutaj bardzo istotna, to taka, że około godziny 17 pani Krystyna stwierdziła, że jagód, które udało im się zebrać tego dnia, no jest zdecydowanie za mało. Postanowiła sama pojechać na jagody, że nie jest jeszcze tak bardzo późno. Pojechała ona do lasu, który mieści się tuż za cmentarzem komunalnym. Na końcu tego kompleksu leśnego jest właśnie jednostka wojskowa komandosów. Jest to duży teren i praktycznie w całym tym kompleksie wszędzie znajdują się jagody. To jest ten ostatni moment, kiedy pani Krystyna jest widziana żywa przez swoich bliskich. W domu zostaje pan Zbigniew oraz 13-letnia wtedy córka. Pani Krystyna wsiada na swój niebieski rower, jest to taki stary składak, bierze ze sobą czarną torbę, ma jakieś jeszcze rzeczy w środku, jedzie, mówiąc krótko, do lasu. Jej bliscy zaczynają się niepokoić dopiero następnego dnia, czyli 30 czerwca 1996 roku. To wtedy pan Zbigniew postanowił pójść na policję i zgłosić zaginięcie konkubiny. I w tym miejscu chciałbym przeczytać państwu, zacytować, jakie znajduje się w aktach tej sprawy. Jest to taka notatka służbowa, urzędowa, która została napisana przez policjantów z Lublińca. Posłuchajcie. W dniu dzisiejszym, to jest 30.06.1996 o godzinie 9.20 do Komendy Rejonowej Policji w Lublińcu zgłosił się pan Zbigniew R., który powiadomił o zaginięciu konkubiny. Zeznał on, że wczoraj pojechało około godziny 17 do lasu na jagody. Najprawdopodobniej w rejon lasu w okolicach leśniczówki Leśnictwa Lubliniec, gdzie w dniu wczorajszym w godzinach rannych razem z nim i z jego córką zbierali jagody. Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu osoby udałem się wraz ze zgłaszającym i dwoma policjantami w miejsce zamieszkania osób wskazanych w zawiadomieniu. Chodziło o tą leśniczówkę. Sprawdzenie u tych osób dały wynik negatywny. W związku z powyższym udaliśmy się do kompleksu leśnego,
które wskazał Zbigniew R. Chodziło o rejon za cmentarzem komunalnym w głębi lasu. Jadąc wyżej wymienioną drogą w odległości 650 metrów od cmentarza komunalnego, po prawej stronie zauważyliśmy stojący w głębi lasu rower. Po zatrzymaniu samochodu córka rozpoznała stojący rower jako jej mamy. Koło roweru leżało ciało kobiety. Ułożenie ciała wskazywało, że kobieta została brutalnie zamordowana. Tak wygląda pierwszy dokument w tej sprawie. Jest to notatka policyjna, która została sporządzona tak naprawdę dzień później przez jednego z policjantów, którzy odkryli ciało pani Krystyny. Nie było naprawdę żadnych wątpliwości, że pani Krystyna została zamordowana. Ciało pani Krystyny leżało na brzuchu, twarzą do ziemi. Na głowie miała założony worek foliowy, czyli mówiąc krótko reklamówkę. Na szyi miała zaciśniętą pętlę. Ręce były również skrępowane. No i na ciele były również plamy krwi. Na miejscu pojawiła się ekipa śledcza, oczywiście z prokuratorem, no i rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa pani Krystyny N. Myślę, że tutaj jest dobry moment na to, żeby bardzo dokładnie omówić zdjęcia, które są w tej sprawie. Mogą Państwo je zobaczyć w zwiastunach, które realizuję do każdego z odcinków paragrafu, dlatego umieszczam je w tych krótkich zwiastunach. Uważam je za bardzo ważną część opowieści, ponieważ można sobie tutaj bardzo dużo opowiadać. Każdy z nas na zdjęciu zobaczy albo może zobaczyć zupełnie coś innego i może mu się to kojarzyć zupełnie z czymś innym. Dlatego pokazywanie zdjęć, publikowanie ich uważam zawsze za bardzo istotne, za bardzo nie tylko ciekawe, ale takie, które może zainspirować na przykład jakiegoś istotnego świadka właśnie do złożenia zeznań. Wróćmy jednak do sprawy zabójstwa pani Krystyny. To ciało było oddalone mniej więcej od głównej drogi odległością około 60 metrów. W tym miejscu ten las jest dosyć rzadki. Osoba zbierająca jagody jest bardzo dobrze widoczna z drogi, przez to, że właśnie te drzewa są osadzone dosyć odlegle między sobą, także naprawdę te 60 metrów to jest bardzo blisko i bardzo dobrze i dokładnie widać człowieka, widać to, co się dzieje jak gdyby z daną osobą w danym obszarze. A więc do tego zabójstwa doszło w takim, w mojej ocenie, dosyć odkrytym terenie. Wróćmy jednak tutaj do opisu ciała i tego, co zastali śledczy na miejscu. Obok przy drzewie stał rower. Odległość pomiędzy rowerem a ciałem mogła wynosić około 2-3 metry. Obok ciała leżało plastikowe wiaderko z jagodami. Co ciekawe jeszcze, obok tego kubełka była jeszcze taka taśma, albo bardziej to wygląda moim zdaniem na kawałek garderoby, coś w rodzaju paska takiego koloru niebieskiego z takimi czerwonymi paskami. Pani Krystyna nie była zbyt wysoką kobietą, miała około 165 cm wzrostu, a więc nie była wysoką kobietą, natomiast była taki, nazwijmy to, troszkę mocniejszej budowy ciała, może niedobrze zbudowana, ale na pewno nie była osobą szczupłą. Była ona ubrana w spodnie koloru szarego oraz w białą bluzkę. Sprawca, oprócz tego, że udusił panią Krystynę, to również zadał jej 6 takich dosyć płytkich ciosów nożem. Według opinii tutaj biegłego był to niewielkiej długości nóż o ostrzu mniej więcej 4, może 5-centymetrowej. Te rany tak naprawdę nie miały już żadnego związku ze śmiercią, nie spowodowały śmierci, ponieważ przyczyną śmierci pani Krystyny było uduszenie. Ja byłem w tym miejscu w roku 2021, kiedy żeśmy realizowali ten materiał. Jak dobrze wiecie, taki reportaż składa się między innymi z zapowiedzi. Ja zawsze starałem się robić je dokładnie w tych miejscach,
do których doszło do zabójstwa albo znaleziono zwłoki. Czasami miałem takie historie, że traciłem bardzo dużo czasu, żeby znaleźć dokładnie to miejsce, które widziałem na zdjęciach. I tutaj też w tym przypadku poszukałem razem ze swoją ekipą dokładnego miejsca, w którym doszło do tego zabójstwa. To okazało się niezbyt trudne, ponieważ ten las, mimo że nawet jak spojrzycie na mapy w internecie, no nie jest jak gdyby, nie wydaje się zbyt duży. I tak jest w rzeczywistości. Ten las ma bardzo dużo dróg. Wtedy, kiedy my żeśmy realizowali reportaż, to naprawdę bardzo dużo osób w tym miejscu przejeżdżało na rowerach, biegało, chodziło z psami na spacer. Oczywiście mamy rok 2021. Mogła ta sytuacja troszkę inaczej wyglądać w roku 96, ale na pewno jakiś ruch tam w tamtym okresie był. Pamiętajmy, że na końcu jak gdyby tego kompleksu leśnego jest jednostka wojskowa. Zanim dojedziemy do cmentarza, to mamy też kolejne jak gdyby osiedla, które są obok cmentarza komunalnego, a więc była to zawsze taka, nazwijmy to, droga na skrót. W tej sprawie udało się zrobić bardzo ważną rzecz. Udało się zrobić dwa rysopisy osób, które były widziane w tym okresie, kiedy doszło do zabójstwa. Są to opisy dwóch mężczyzn, którzy na pierwszy rzut oka są bardzo podobne do siebie, z tą różnicą, że pierwszy portret pamięciowy dotyczy mężczyzny, który był widziany 26 czerwca, a więc 3 dni przed śmiercią pani Krystyny. I ten mężczyzna nie ma wąsa. Zobaczycie na zajawkę do drugiej części, ten wizerunek, no jak gdyby jest bardzo zbliżony do rysopisu z 29 czerwca. Z tą różnicą, że mężczyzna z 29 czerwca, a więc z dnia, w którym została zamordowana pani Krystyna, ma już wąsa. I tutaj troszeczkę się to jak gdyby logicznie nie składa, chyba że ten mężczyzna sobie dokleił wąsa, co oczywiście nie jest niemożliwe. Są te dwa rysopisy, one powstały na bazie przesłuchań różnego rodzaju świadków. Pamiętajmy, że Lubliniec to naprawdę nie jest duża miejscowość. Myślę, że w roku 96 mogło mieszkać około 20 tysięcy mieszkańców, może trochę mniej. I policja tutaj miała naprawdę dużo łatwiej, jeżeli chodzi o dotarcie do świadków, do możliwości przesłuchań, co oczywiście się stało. I w wyniku tych zeznań powstały te dwa rysopisy osób, mężczyzn, którzy byli widziani w okolicy, w której zginęła pani Krystyna. Zachowywali się w sposób dziwny i przez to między innymi zostały te osoby zapamiętane. Myślę, że rozwiązanie zagadki, kim jest ten mężczyzna, będzie bardzo ważne. Będzie bardzo ważne z tego względu, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że miał on coś z tym wspólnego. Dlaczego ja tak uważam? Uważam tak, ponieważ opieram się na aktach, na konkretnych zeznaniach. Posłuchajcie sami. Byłem na jagodach w lesie za strzelnicą wojskową, jakieś 200 metrów w głąb lasu. Mama zbierała jagody, blisko przy drodze, a ja byłem w głębi, prawie że niewidoczny z drogi. W pewnym momencie mama krzyknęła do mnie, że ktoś z drogi koło niej stanął. Kiedy podszedłem, to zauważyłem mężczyznę w wieku około 45-50 lat, szczupłego, wzrostu około 175 do 180 cm, włosy szpakowate, niewielkie łysiny zatokowe, włosy krótkie, twarz pociągła, kilkudniowy zarost koloru ciemnego, nos raczej duży, nie miał czapki. Coś miał w ręku, ale nie pamiętam dokładnie co to było. Może to była torba, może siatka. Przyjechał raczej zadbanym rowerze, ruskim typu chyba Ukraina, koloru nie pamiętam. Miał na sobie jakąś marynarkę, ale nie jestem pewny w jakim kolorze, w jakimś chyba odcieniu szarości. Kiedy ja podszedłem bliżej do niego, ja nawet powiedziałem do mamy, że chłopak sobie pewnie odpoczywa, a ona no panikuje. Jak przyjrzałem się jego twarzy i odniosłem wrażenie, że może być on czymś przestraszony. Jego mimika była jakaś taka dziwna, jakby u psychicznie chorego. Ponadto ciągle kaszlał. To był taki astmatyczny kaszel. Potem po mniej więcej 15 minutach pojechałem gdzieś, ale nie widziałem go, żeby on odjeżdżał. Do domu wracaliśmy około godziny 13:30. To pomiędzy zameczkiem a leśniczówką po stronie zameczku ten sam mężczyzna siedział. Niedaleko od niego stały dwa rowery. Znów palił papierosa. Kiedy go mijałem, to on schylił głowę
i tak jakby nie chciał patrzeć na mnie, albo jakby nie chciał, żebym ja go widział. Pomiędzy kolejnymi widzeniami tego człowieka minęło może z pół godziny. Z miejsca, gdzie go widziałem po raz pierwszy do tego drugiego miejsca, jedzie się mniej więcej rowerem 10 minut. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem już tego człowieka. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie. W piątek ani w sobotę nie byliśmy w tym lesie. O zabójstwie dowiedziałem się z telewizji. Odpowiadając na to pytanie, 2 lata temu miałem możliwość poznania zachowań osób chorych psychicznie. Leczyłem się po wojsku na nerwicę lękową i przebywałem z chorymi. Dlatego też uważam, że mimika twarzy i jego wyraz świadczą o tym, że ten człowiek miał najprawdopodobniej odchylenie psychiczne. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. W mojej ocenie i tutaj według tych dokumentów, które są w aktach, mogło to wyglądać następująco. Pani Krystyna zbiera jagody, obok ma postawiony rower. Nie wiemy do końca, w jakiej pozycji była w momencie, kiedy morderca ją zaatakował. Najprawdopodobniej stała i tutaj morderca, mówiąc krótko, zaszedł ją od tyłu. Tak to prawdopodobnie wyglądało, tak mógł wyglądać przebieg tego zdarzenia. Po założeniu plastikowej torby automatycznie przewraca kobietę, w tym czasie wokół szyi zaciska jej pętle, być może, że również poddusza ją rękoma. Kiedy kobieta traci przytomność, morderca wiąże jej ręce. Ja zresztą do tej kwestii muszę bardzo dokładnie się jeszcze odnieść i zaczyna ją dźgać nożem, jednak te rany nożem są po pierwsze powierzchowne, a po drugie, no jak gdyby nie są przyczyną śmierci. Według tej opinii sekcji zwłok, w momencie zadawania ciosów nożem, pani Krystyna już nie żyła. Pani Krystyna, 49-letnia kobieta, wtedy została uduszona. Zastanówmy się, jak długo mogło trwać to morderstwo. W mojej ocenie sam proces zabójstwa był bardzo krótki. Wydaje mi się, że pani Krystyna była na tyle zaskoczona działaniem sprawcy, że mogła nawet nie krzyczeć. Morderca przede wszystkim udusił ją, a więc odciął jej możliwość wezwania pomocy, krzyczenia, zwrócenia jakiejkolwiek uwagi. I tutaj naprawdę wszyscy śledczy, wszystkie analizy podkreślają, że morderca był bardzo silną osobą, że całe to zabójstwo zostało popełnione naprawdę w sposób bardzo brutalny, z użyciem ogromnej siły. Znalazłem w aktach też taką informację, że sprawca musiał mieć wzrost około 175 cm lub więcej. Dysponował również bardzo dużą siłą. No i tutaj powiem szczerze, te informacje bardzo przydały się śledczym, wyznaczyły w pewnym sensie kierunek działania, ponieważ przyjęto taką hipotezę, taką tezę, która mówi jasno, że sprawcą był na pewno mężczyzna obdarzony wielką siłą, działający bardzo brutalnie. Ta informacja bardzo mocno na samym początku ukierunkowała to śledztwo. W poszukiwaniu jak gdyby tutaj osób typowanych jako sprawca. Czy słusznie? Zobaczymy. Natomiast partner pani Krystyny, pan Zbyszek, został zatrzymany przez policjantów. Taka jest z reguły procedura, że w momencie, kiedy są znajdowani partnerzy, w tym wypadku pani Krystyna, no to policjanci na te 48 godzin z automatu zamykają taką osobę, izolują. To też ma na celu jak gdyby wyciągnięcie, sprawdzenie zeznań, skonfrontowanie pewnych informacji. A więc, no i nazwijmy to, to jest prosta i zasadna, i najczęściej stosowana właśnie zasada, że w momencie znalezienia zwłok, no to mąż, konkubent, partner są jak gdyby z automatu zatrzymani. I w tym czasie śledczy sprawdzają jego zeznania, sprawdzają jego alibi, no i z reguły wychodzą. Tak też się stało w przypadku pana Zbigniewa, który został również wypuszczony z tak zwanego PDOZ-u, czyli pomieszczenia dla osób zatrzymanych. To jest takie słownictwo, taki skrót pochodzący właśnie z policyjnego języka, no i z policyjnego żargonu. Powodem szybkiego zwolnienia pana Zbigniewa było alibi, które dała mu córka. Zresztą te alibi próbowano podważyć. Córka pani Krystyny opowiadała mi o pewnej wizycie funkcjonariuszy z archiwum X, którzy ją odwiedzili po wielu latach i próbowali właśnie podważyć nawet po tym czasie
te alibi. Jednak, no, mówiąc krótko, no, nie udało się tego zrobić, ponieważ w dalszym ciągu córka, mimo że miała już później bardzo złe relacje ze swoim ojcem, albo mówiąc krótko, nie miała żadnych relacji z nim, podtrzymała te alibi. Ale te alibi to mało, ponieważ do sprawy zabójstwa pani Krystyny wracano trzykrotnie już po umorzeniu postępowania. Jak dobrze wiemy, technologia bardzo mocno się rozwinęła i dzięki temu można było wykluczyć udział pana Zbigniewa w tym zabójstwie. Wykluczono również udział jego braci, którzy mieszkali w Częstochowie, a więc bardzo blisko, i w pierwszej takiej fazie śledztwa była hipoteza mówiąca o tym, że zabójstwa mógł dokonać właśnie pan Zbigniew lub ktoś z jego rodziny. To zostało absolutnie wykluczone, ponieważ przeprowadzono badania DNA. Ta sprawa, mimo że wydarzyła się w roku 96, to udało się zabezpieczyć wszystkie ślady DNA. Przypomnijmy, że mamy tutaj torebkę foliową, mamy sznur, są również inne ślady, które udało się śledczym jak gdyby wyodrębnić, ale co najważniejsze, zachować. I te ślady zostały poddane analizie. Udało się z tego wyodrębnić profil DNA, który najprawdopodobniej należał do mordercy, i te profile nie są zgodne ani z profilem pana Zbigniewa, czyli konkubenta, ani braci pana Zbigniewa, którzy również byli brani pod uwagę, że mogą być sprawcami tej zbrodni. I ten element został wykluczony przez śledczych. Są na to badania, konkretne dokumenty, konkretne analizy podpisane przez fachowców, ludzi z laboratorium. I ten wątek, mimo że został wykluczony, to przez wiele lat również funkcjonował w rodzinie pani Krystyny. Ja bardzo często opowiadałem przy okazji innych spraw, że zabójstwo to taka sytuacja, która dotyczy bardzo dużej grupy ludzi. I tak samo dzieje się w przypadku zabójstwa pani Krystyny. Mamy dwie siostry jej i tutaj w przypadku tych ludzi spowodowała, no, nazwijmy to, rozłam w tej rodzinie. Rozpoczęła pewnego rodzaju podejrzenia, które pojawiały się. Mówiąc krótko, cała rodzina myślała, że za zabójstwem ich siostry, czyli pani Krystyny, stoi właśnie pan Zbigniew. Powiem szczerze, że takie podejrzenia z reguły zawsze pojawiają się na samym początku. Oczywiście śledczy zawsze je też bardzo dokładnie sprawdzają. Tutaj na to rozwiązanie, czy pan Zbigniew miał coś z tym wspólnego, trzeba było poczekać, no, ponad 24 lata, ponieważ ekspertyza, która o tym mówi, pochodzi z roku 2020. Policja do tej sprawy wracała kilkukrotnie. Pierwszy raz w roku 2001, następnie w roku 2007 oraz w roku 2020. I te właśnie ostatnia próba była bardzo ważna, ponieważ wtedy udało się porównać ślady DNA zdjęte ze sznurka oraz z torby foliowej, którą miała ofiara na głowie. Dały one jednak efekt negatywny. Nie pobrano próbek od pana Zbigniewa, ponieważ pan Zbigniew zmarł w 2017 roku, w czerwcu. Z tego, co mi opowiadała córka, która, no, nie utrzymywała tak naprawdę od momentu śmierci swojej mamy z ojcem żadnych kontaktów. Po śmierci pani Krystyny córka trafiła pod opiekę siostry, która za chwilę stała się jej także prawnym opiekunem. Natomiast pan Zbigniew uciekł z mieszkania i tak naprawdę nie wiem, co z nim się działo. Ostatnią taką informację, którą jest jak gdyby pewna, którą przekazała mi córka, to jest to, że umarł on w Monarze, był objęty opieką MOPS-u, czyli opieką społeczną. No, na pewno miał bardzo trudne życie. Myślę, że to też wynikało chyba też w pewnym sensie z jego wyboru, z jego jak gdyby stylu życia. No, no i tak było właśnie w przypadku pana Zbigniewa. Co ciekawe jeszcze, co powiedziała mi jeszcze córka na jego temat, to, że pił również alkohol. Pił takie tanie wino, najtańsze. Zawsze prosił swoją konkubinę, panią Krystynę,
żeby dała mu na to wino. Natomiast on to robił w mieszkaniu, robił to w domu. Nie chodził pijany, nie szukał jakichś okazji do wypicia. Jeżeli już spożywał alkohol, to robił to w mieszkaniu. I tutaj też nie mam żadnych informacji na temat, w jaki sposób się zachowywał, czy był agresywny, czy w jakiś inny sposób uprzykrzał życie swojej córce i konkubinie. O tym nie mam żadnej wiedzy. Natomiast córka jak gdyby powiedziała mi, skwitowała, podsumowała postać swojego taty w taki sposób, że no nie był dobrym człowiekiem. Córka do końca życia miała pretensje do ojca, że matka zginęła przez niego. Dlatego, że po prostu nie pracował, dlatego, że ona musiała właśnie jeździć i zbierać te jagody i dlatego, że pojechała po te jagody ten drugi raz w ciągu tego samego dnia, dlatego zginęła i córka miała do końca życia ojca i ma chyba nawet do tej pory, cały czas obwinia za tą śmierć ojca. No, to jest takie troszkę moim zdaniem zbyt mocne uproszczenie, ale tak właśnie opowiedziała mi o tym córka pani Krystyny, tłumacząc jak gdyby relacje, które miała ze swoim ojcem, panem Zbigniewem. Jak nie trudno się domyśleć, w aktach sprawy bardzo ważnym dokumentem zawsze jest raport sekcji zwłok. Tutaj pozwolę sobie go bardzo dokładnie zacytować, z tego względu, że myślę, że niektóre z tych informacji są bardzo istotne. Oględziny i sekcja zwłok Krystyny N., lat 49. Zostały one przeprowadzone w Śląskiej Akademii Medycznej. Wykazały intensywne podbięgnięcia krwawe, tkanki podskórnej i mięśni szyi, złamania obustronne chrząstki tarczowatej i kości gnykowej, podbiegnięcia krwawe śluzówki obu warg, intensywne wybroczyny krwawe podspojówkowe i podopłucne, obrzęk i rozdemę płuc, a także ran kłutych na przedniej powierzchni klatki piersiowej w okolicy łuku żebrowego i nadbrzusza, których kanały miały długości od 3 do 4 cm. We krwi denatki nie stwierdzono alkoholu etylowego. Przyczyną zgonu Krystyny N. stało się uduszenie o charakterze ucisku na szyję i być może zadzierżgnięcia. Stwierdzono rany kłute powstałe od działania narzędzia twardego, ostrego, płaskiego. Powstały one w schyłkowym okresie życia. Czyli okazuje się, że pani Krystyna została, mówiąc krótko, uduszona. Jak nie trudno domyśleć się, sprawa zabójstwa pani Krystyny bardzo szybko rozeszła się po mieście. Była to na pewno ogromna sensacja. Policjanci bardzo szybko przystąpili do działania. Mieli naprawdę pełne ręce roboty. Powstało bardzo dużo zeznań, bardzo dużo notatek urzędowych. Rozpytywano wszystkich, którzy chodzili na jagody do tego lasu. Sprawdzano również sklepy. No i w trakcie właśnie tych zeznań powstały te dwa bardzo charakterystyczne rysopisy, portrety pamięciowe. Ja uważam, że jest to bardzo istotne w tej historii, oprócz tych twardych dowodów, czyli tego profilu DNA, który jest w posiadaniu śledczych, co jeszcze udało się ustalić śledczym. Sekcja zwłok odpowiedziała również na jedno bardzo ważne pytanie. Według przeprowadzonych badań można było bardzo dokładnie ustalić mniej więcej godzinę, w którym pani Krystyna została zamordowana. Do morderstwa doszło najprawdopodobniej około godziny 17, maksymalnie godziny 18. Myślę jednak, że to będzie bliżej godziny 17, a świadczy o tym właśnie ten kubełek plastikowy, który jest znaleziony obok ciała. Jak zwrócicie na niego uwagę, no to on jest zapełniony mniej więcej w 1/4, czyli tak naprawdę pani Krystyna dopiero co zaczęła zbierać te jagody, więc mogło to się wydarzyć mniej więcej około godziny 17:30. Doliczmy to, że przyjechała, wyszła z domu około godziny 17:00, przed 17:00. Konkubent nie był w stanie dokładnie określić tej godziny, ale zakładamy, że około godziny 17:00 była ona już na miejscu w lesie i zbierała te jagody. No to myślę, że gdzieś około godziny 17:15, maksymalnie 17:30 mogło dojść do ataku mordercy. Zabójstwo pani Krystyny miało taki, nazwijmy to, bardzo bestialski przebieg. Morderca działał nie tylko z wielką siłą i brutalnością, ale też w taki dla mnie sposób, w którym chciał upokorzyć ofiarę.
Dlatego myślę, że tutaj śledczym od razu do głowy przyszedł wątek związany z jakimś psychopatą, który zamordował panią Krystynę. Natomiast przyjęto na samym początku cztery, nazwijmy to, główne hipotezy śledcze. Omówimy sobie je bardzo dokładnie już w drugiej części tego podcastu, ponieważ każda z nich wydawała się w pewnym sensie bardzo prawdopodobna, ale niestety nie udało się w żaden sposób zweryfikować. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz serdecznie zapraszam na kolejną część historii pod tytułem Morderca z lasu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.